Witam was serdecznie, moi mili Nedzik z tej strony, a to kontynuacja naszych przygód w grze Cuphead. Tym razem zmierzymy się z nową lokacją, nowymi przeciwnikami, no i na start ruszamy do tego przepięknego, żółtego budynku. Honeycomb Herald. Zaczynamy walkę. A więc rozpoczynamy nasze zmagania z pierwszym przeciwnikiem dnia dzisiejszego. Królowa Roju we własnej osobie wysyła swojego ochroniarza, aby obronił ją przed nami samymi. Pa-para-pa-pa. Ochroniarz nie jest jakiś trudny. Ochroniarz jest dosyć prosty, nawet bym rzekł. No i mamy trzy karty, nie? To jest dobry wynik. Mamy trzy życia. To jest wspaniały wynik. Dobra, chyba druga tura za nami. W miarę druga tura za nami. Hop, 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 hop. Idolo. Słuchajcie, mam super moc, więc obowiązkowo atak. I co tym razem? Nie pamiętam, co się teraz wiedziało. What the hell? Jest knockout, jest knockout. Holy moly, udało się. Pięknie. Nieważne ile było prób było sporo. Ważne, że dotarliśmy do tego momentu. Ważne, że mamy dwie gwiazdki i całkiem dobry wynik. W takim razie przechodzimy do kolejnego etapu. Pięknie Soul Contract dokonał się. Co my mamy tutaj? Witaj. Arr. Gonna need some tips if you want to kill how this Didibits. Mniejsza o to. Nie potrzebujemy pomocy, my sobie poradzimy w sposób idealny. Shotin and Lotin. Kolejny boss przed nami, kolejne trudności, więc rozpoczynamy walkę i zobaczmy, kto będzie naszym kolejnym bossem. I naszym kolejnym przeciwnikiem okazał się pirat. Także nasza walka będzie stoczona na morzu. Pirat ma jeden spory plus, taki, że ma ataki, które można łatwo skontrować, na których można łatwo nabić sobie właśnie naszą super umiejętność. A teraz nie wyszło, nie taki był plan, tego nie widzieliście. Ale mamy już cztery karty, jeszcze jedna i rozpoczynamy potężny atak. Rekin akurat jest spoko, rekin nie jest zły. No i zobaczmy, kiedy przejdziemy do drugiego etapu. O, zaczął się drugi etap rozgrywki, ponieważ łódź zaczyna strzelać do nas kulami. I czekamy, rekin, ajajajajaj, wszystko się zestakowało na sobie. Tego nie mogłem uniknąć. Tu. Dobrze. O, etap trzeci się rozpoczął. No i teraz zaczyna się komedia. My mamy jeden punkt życia. Ajajajajajajajaj. Trzeba to przetrwać. I teraz super atak. W idealnym momencie. Jest. Udało się. Knockout. Słuchajcie, tego ataku nie da się skontrować w inny sposób, jak tylko super umiejętnością. Tym bardziej, że mieliśmy tylko jeden punkt życia. I minuta 13. Trzy razy sparowaliśmy atak. Ale mi się wydawało, że Super Master to mieliśmy 6 razy zużyty. Ale chyba nie zużyliśmy umiejętności raz za kartę. Ale B+, to jest naprawdę wynik sztos. Czyli statek piracki już jest za nami. My przechodzimy dalej. Kolejny certyfikat już jest w naszym posiadaniu. I kolejna mapa to...
Perilous Pierce. Mapa, na której będziemy zbierać pieniążki, które wydamy sobie na kolejne upgrade'y. Więc ruszamy, moi mili. O nie, moi mili. O, ta mapa będzie trudna. Powiem wam szczerze, na samym początku, jak pierwszy raz się z nią miałem styczność, nie miałem bladego pojęcia, o co chodzi. Za to wiem, że istnieją metody, dzięki którym można ją przeskoczyć. Można pominąć niektórych przeciwników, przeskakując przez nich, przez co właśnie poziom można ukończyć dużo, dużo szybciej. Wielkie kraby akurat nie są dla nas problemem. Problemem będzie coś, co wyskoczy nam później na wodach otwartych. Oj, tam będzie męka. Tylko nie do końca pamiętam, który tu... O, to, duży krab. Teraz szybko trzeba przeskoczyć, trzeba szybko uciec. I trzeba liczyć na to, że ten krab się wysypie. I... Jest, dobra, wysypał się. Przeskoczymy sobie do przodu. Może się uda jakoś to szybko ogarnąć. Ajajajajajaj, jedno życie zostało. Nie, piorun ominęliśmy. No to skaczemy. Hop, świetnie. Jeszcze raz. Teraz musimy tylko dotrwać jakoś do końca. Dobrze, że ten atak w miarę się sprawdzi na tym etapie naszej rozgrywki. Muszę uważać strasznie na te białe kulki, żeby się na nich nie wysypać. Jeszcze moneta. Jest moneta, małe monetę. No i co? Teraz tylko przeżyć. No już niedaleko. Damy radę, wierzę w to wszystko. Czy uda się dotrwać do końca? To jest ten moment, na który ja czekam. Jest strzałka i mamy to, brawo! Dotarliśmy do końca naszego poziomu. Powiem wam szczerze, kilka podejść było. To nie jest tak, że za pierwszym razem, ale mamy skill level na 2 gwiazdki, monety 4/5. O, dziś zostawiliśmy jedną monetę. Nawet nie wiem, w którym miejscu. No ale trudno się mówi. Ruszamy do przodu. Level zaliczony. A my w tym momencie będziemy kierować się, myślę, że do kolejnego bossa. Do mauzoleum sobie zostawimy na kolejny odcinek. High Seas, High Jinx. To jest boss, z którym się zmierzymy. I tym razem pani Meduza staje naprzeciw naszej jakże to trudnej podróży. I cóż, sam boss sobie jest... Nie jest trudny, ogólnie nie jest trudny. Jak się pozna mechanikę, to jest całkiem znośne. A więc idziemy do przodu. Op. No, miła pani, nie kombinuj. Co tu się teraz będzie działo? Teraz bombki. Oj. Dobra. Jesteśmy bezpieczni. Teraz rybki. Teraz przechodzimy do drugiej fazy. Do drugiej fazy walki. Skontrujemy sobie kilka ataków. I kabum! Poszło. Teraz, żeby tylko to za długo nie trwało. No. To jeszcze umiemy skontrować. Trzeba uważać na tą wodę, bo nas podbija do góry. No, daleko jeszcze. Mamy kolejną fazę. Teraz mamy węgorze. Tylko to tutaj się atakowało. Głowę się atakowało. Dobra, widzę, że głowa mruga, czyli w głowę trzeba atakować. To chyba zadaje obrażenia naszemu bossowi. Teraz tylko weź to, przetrwaj. To jest wyzwanie. Dobrze. Zniszczymy kilka węgorzy. Kilka węgorzy, niech się wysypie. Niby się sypią. Niby nie jest źle, niby jest znośnie. Zaraz dojdziemy prawdy. Ajajaj. Żeby tylko teraz jakiś atak nie wyskoczył, jak jesteśmy zamieni w kamień. A robimy kabum. Jest kabum, dobra. Jest, udało się. Udało się, słuchajcie, czwarta chyba faza walki. Dwa punkty życia, to jest do przejścia, moi drodzy. To jest naprawdę do przejścia. To sobie zostawimy, to sobie przeskoczymy. I teraz to jest kamień, no byłem zamieniony w kamień. No jak to tak nie można. Teraz trzeba zrobić jakoś to tak, żeby znowu się... Jest knockout. Jest knockout, pokonaliśmy kolejną
w sumie przeciwniczkę naszego losu. I weszło nam to całkiem, całkiem znośnie. Moi drodzy. O, supermeter mamy teraz na 6. My bo dwa razy użyliśmy superumiejętności, dlatego ocena B jest oceną dobrą. Zgadzam się z tym. I kolejny przeciwnik za nami. Droga do góry nam się odblokowała. I co? No to działamy do przodu. W takim razie działamy do przodu. A ja dziękuję wam ślicznie za uwagę i tym jakże pięknym, pozytywnym zakończeniem zachęcam was do kolejnego odcinka, w którym to będziemy zmagać się z kolejnymi bossami w świecie Cuphead. Na razie.